Bardzo serdecznie Was witam w naszym urzędzie. Troszeczkę warunki robocze, bo ta delegacja nam się w ostatnich dniach rozrosła, ale to dobrze, bo to znaczy, że sukcesy są nieprzeciętne i dlatego też ta delegacja się tak rozrosła. Chciałbym Was serdecznie przyjąć u siebie w gabinecie, ale byłoby to nie tyle komfortowo, bo jest troszeczkę tam mniej miejsca. Ale nieważne miejsce, ważny charakter spotkania. Słuchajcie, ja na samym wstępie muszę powiedzieć, że tutaj z trenerem, prezesem jesteśmy cały czas w kontakcie. Właściwie te wszystkie wyniki i sukcesy, które gdzieś tam na przestrzeni całego roku osiągacie, gdzieś tutaj cały czas wymieniamy się tymi poglądami. Ja śledzę na Facebooku i na wszystkich mediach społecznościowych Wasze sukcesy i muszę powiedzieć, że to, co zrobiliście w tym ostatnim czasie, no to naprawdę to jest powód do wielkiej dumy, przede wszystkim dla Was jako zawodników, dla trenerów, dla prezesa, no i dla rodziców. Alicja, no to jak rozbiłaś system, że tak powiem, europejski, światowy, to naprawdę jest godne podziwu. Wiem, co mówię, moja córka też zawodowo uprawia sport i wiem, z czym to jest związane, ile trzeba wyrzeczeń, jaką trzeba mieć konsekwencję, jaką trzeba mieć pracowitość, cierpliwość, jakie zaangażowanie wielu, wielu ludzi, łącznie z rodziną, po to, żeby przysporzyć fantastycznych emocji. I takich emocji przysparzasz. Ja na pewno tutaj zaryzykowałbym, że niejednokrotnie uronisz łezkę na pewno na twarzy swojego taty, bo to jest naturalne. Ale te sukcesy są fantastyczne. Również Łukasz tutaj w ostatnim czasie zamieszał i też widziałem właściwie te sukcesy i tu chyba ten pas jest potwierdzeniem tego. Troszeczkę inna odmiana kickboxing, ale to są wszystko, jak powiem, sporty, walki bardzo pochodne. Wiecie, dlaczego tak się dzieje? Bo trafiliście na fajnych ludzi, którzy to zorganizowali. Grzegorz, tutaj trener. I to są osoby, które Was na pewno wspierają. Wierzcie mi, że przeżywają to tak samo jak Wy. Oczywiście Wy jesteście tymi głównymi aktorami, bo Wy musicie wyjść na matę, Wy musicie wyjść do walki z przeciwnikiem i to musicie zrobić, ale wcześniej przygotowują Was do tego Wasi trenerzy. Słuchajcie, gratuluję Wam serdecznie tych sukcesów. Jesteście naprawdę fantastyczną wizytówką dla naszego miasta, ale miasto to jest drugi plan. My mamy w jakiś sposób troszeczkę Wam pomagać w rozwoju, co staramy się czynić lepiej lub gorzej, ale myślę, że ta baza sportowa gdzieś tam wpływa na to, że właśnie już pomalutku chcielibyśmy oczekiwać i już są te sukcesy, które przychodzą chociażby w Waszej dyscyplinie. Myślę, że sportowcy w naszym mieście, którzy mają już bardzo dogodne warunki do uprawiania różnych form sportu, to też już zacznie procentować. Ta młodzież, która gdzieś tak ma możliwości do treningu na fajnej bazie sportowej, będzie osiągała coraz większe sukcesy i takie było nasze założenie jako szeroko rozumianych samorządowców. Stworzyć warunki i potem zostawić to ludziom zaangażowanym i utalentowanej młodzieży. Słuchajcie, tak było, ja się nagadałem, ale teraz zanim jeszcze będziemy mogli sobie pogadać luźno i właściwie Wy poopowiadać o swoich wrażeniach, o swoich podróżach, o swoich zawodach i występach, to chciałbym tak oficjalnie przynajmniej podziękować Wam w formie takich drobnych gadżetów, a myślę, że potem zrobimy sobie wspólne zdjęcie, tak żeby gdzieś tak w kronikach pamiątkowych dla Was i dla nas zostało. Także pozwólcie, że zacznę od mistrzyni świata, można powiedzieć, trzeba powiedzieć, ale mogę się tutaj prosić. Słuchaj, serdecznie Ci gratuluję, życzę Ci wielu, wielu jeszcze sukcesów, przede wszystkim, żebyś czerpała z tego zadowolenie, uśmiech, żeby nie było żadnych kontuzji, żebyś się rozwijała i żebyś się mimo wszystko w tym sporcie dobrze bawiła. Trenerowi, prezesowi i rodzicom gratuluję, dobre geny, z tatą znamy się od małego, tata miał zawsze inklinację do karate, więc te geny gdzieś przechodzą, życzę Ci wszystkiego dobrego. Mamy też tutaj Łukasza. Łukasz, również wszystkiego dobrego Ci życzę, żebyś... Mistrzostwo świata przed Tobą? To tego Ci życzę, żebyśmy się mogli tu spotkać za rok. Przede wszystkim, żeby nie było kontuzji, żebyś był zadowolony, żebyś
z każdym przeciwnikiem, z odpowiednim szacunkiem, ale właśnie wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. A tu jeszcze dla prezesa całego zamieszania pozytywnego, panie Grzegorzu, dla całego klubu, dla wszystkich trenerów, wszystkich zawodników, składam serdecznie jeszcze gratulacja. Niech ta młodzież jest przykładem i myślę, że jest takim przykładem i takim natchnieniem dla wielu, wielu młodych ludzi. Tak dalej trzymajcie, robicie świetną robotę w naszym liście. Dziękuję panu prezydencie. Dziękuję. Jeszcze mamy tutaj trenera. Panie trenerze, bez mistrzów nic by nie szło. Ja wiem, że trener, to już tata teraz nie słucha, czasami trener w niektórych sprawach jest dużo dalej przed ojcem. Wiem, jak to jest z moją córą. Jak rozmawiamy o kwestiach jakichś technicznych, tato, przestań. Trener jest po prostu tym numerem jeden. Ale tata jest zaraz oczywiście za plecami. Za plecami. W domu te role się zmieniają, ale to jest fajne uzupełnienie. Gratuluję takich wychowanków, takiej pracy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. No i tu jeszcze dla rodziców oczywiście też, panie Arturze. Już się nagadałem. Wszystkiego dobrego. Masz powody do tego, żeby naprawdę bardzo, bardzo dumny ze swojej córki. Myślę, że tak jest. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Słuchajcie, no to co? Zaproszę was może na wspólne zdjęcie.